Witam, witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. To Ida Wysocka. Dzisiejsze czytanie będzie dla relacji trudnych albo nawet bez kontaktu. Zrobimy z Wami lustro. Tradycyjnie po prawej stronie to będzie mężczyzna, po lewej kobieta. Ale jeżeli czujecie odwrotnie, to można sobie odwracać, tak jak Wy po prostu to czujecie, zgodnie z Waszą intuicją, z Waszym odczuciem. Będziemy robić dzisiaj taki wgląd głęboko w podświadomość tej osoby, co się dzieje na poziomie myśli, na poziomie serca. Dlatego wzięłam tutaj karty metaforyczne i na Lenormand będziemy z Wami patrzeć zamiary, co ta osoba może robić w Waszym kierunku, co Wy możecie robić w kierunku tej osoby i opcje przyszłości też zobaczymy na kartach Lenormand. Zaczynamy. To na razie tego tu. Tutaj. Dla wszystkich, kto mnie będzie oglądać. Osoba myśli, co się dzieje w głowie tej osoby. Już pierwsza karta pokazuje, że tutaj ta osoba może czuć się niedoświadczona w czymś. Może czuć się na przykład tak, że nie ma siły, że nie dosięga czegoś. Ma jakieś takie wzorce, ideały, których nie może na razie osiągnąć. Myśli ta osoba, że coś jest dla niej za trudne. On na razie nie jest gotowy na coś. Jakby brakuje mu siły. Co myśli ta osoba? Tutaj, kochani, na poziomie myśli jest albo jakaś iluzja, albo człowiek troszeczkę odbiera tą rzeczywistość w jakiś taki sposób totalnie inny niż jest naprawdę. Bo tutaj widzicie jakby wpływ, księżyc wpływa na człowieka i tutaj coś, jakieś procesy się dzieją w jego sercu. Tutaj jest taka dysproporcja pomiędzy głową a sercem. Nie ma balansu jakiegoś. Nie kieruje się człowiek jakąś nawet logiką. Nie kieruje się nawet sercem. Tutaj idą jakieś takie instynkty, strachy. Może mieć ta osoba też negatywne wpływy. Co myśli? Osoba. No tutaj ja mam takie odczucie, jakby człowiek był po prostu w takiej pozycji, kiedy on uważa, że od niego nic nie zależy. Bardzo człowiek jest otoczony, widzicie, pod każdym kątem tutaj jakieś strachy. Tutaj też widzicie, spod łóżka jakiś potwór wyskakuje. Tutaj osoba może być po prostu po jakichś traumach, przy czym tutaj traumy z dzieciństwa i nadal tkwi człowiek w tych strachach. Też tutaj stawia dla siebie jakieś takie wyzwania, których nie może osiągnąć. Tutaj jakieś on chce zaszczyty, które na razie nie może. Z tym nie chce się godzić, nie może się pogodzić i jest tutaj takie poddanie się. Mogą być stany nawet depresyjne, mogą być nawet tutaj, kochani, choroby niektórych, słaby stan, takie samopoczucie, niezdrowe myślenie, jeśli tak można powiedzieć. Ja wezmę jeszcze tutaj strachy, blokady i negatywne wpływy też sprawdzimy. Tak zrobimy. Zapytamy, co ta osoba myśli
względem Was, względem Was, co ta osoba myśli. On chce dać, zapewnić Wam jakieś podstawy. Chce dać Wam wsparcie. Chce być dla Was, jak widzicie tutaj, on trzyma tą kobietę. No być wsparciem dla Was, być kimś bardzo ważnym, być kimś, na kim możecie polegać. Co o Was jeszcze myśli? Myślę, że on nie może. On nie może jakby dać być może tyle, ile Wy potrzebujecie teraz w tym momencie. Tutaj takie jakby zamrożenie było. No zobaczymy, co na sercu ma. Co ta osoba ma na sercu. Tutaj u człowieka jest jakaś złość, ja bym powiedziała. Złość, być może gdzieś... on nie jest w stanie spojrzeć na siebie. Zobaczcie, tam, gdzieś ktoś zawsze cały czas jest winny. Zawsze jest coś. Człowiek, jak widzicie, strzela. On nie może zrobić wgląd w siebie absolutnie i nie może zrozumieć swoich błędów tutaj. Do końca. Z poziomu serca osoba tak zroniona, osoba, która gdzieś może chce jakiejś zemsty, może być troszeczkę gdzieś i ukryta agresja tutaj. Na poziomie serca. Ta karta mi mówi o tym, że głęboko ten człowiek nie jest w stanie się zaangażować. Nie jest w stanie pokochać być może taką miłością na poziomie duchowym. Nie, widzicie, on chce się bawić z motylkiem. Tak, to te, taka zabawa. No zobaczymy, co on czuje względem Was. Tak, no, zobaczyliśmy, co na sercu, co on czuje względem Was, jakie uczucia ma. No widzicie, znowu mały chłopczyk bawi się z zabawką. Na tyle ten człowiek jeszcze nie jest rozwinięty, tak? To uczucie, to mu się podoba, ale on nie wie, co z tym dalej robić. Co on czuje względem Was? Jest bardzo silny ogień. Jest coś tutaj na poziomie instynktu. Rozpalacie w nim ten ogień. Budzi się w nim coś. Człowiek nie wie, co z tym robić. Zobaczymy, to były strachy. Jego strachy. Tutaj strach konkurencji, strach się nie sprawdzić w czymś, strach być może ataków jakichś, konfliktów, niezrozumienie. Być może ten człowiek był atakowany, tutaj gdzieś mogły być u niego bardzo jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, gdzie człowiek mógł być atakowany nawet u niektórych fizycznie, fizyczne ataki mogły być, albo psychologiczne. Strachy, blokady. No widzicie, on nie może przejść, on nie może przełamać i przejść na kolejny etap, tak, żeby na przykład angażować się bardziej, żeby budować na przykład zdrową relację. Tak. Ręka tutaj albo wy wyciągacie, albo mu wszechświat wyciąga, ale człowiek nadal się boi. Dla niego to jest tak straszne i niebezpieczne. I sprawdzimy negatywne wpływy, czy są. No widzicie, tutaj wyszła karta mężczyzny, czyli to może być mężczyzna w jego rodzinie. Nie dostał odpowiedniego wzorca. Albo ucierpiał gdzieś od jakiegoś mężczyzny. Weźmiemy jeszcze tutaj więcej kart na te negatywne wpływy.
Tutaj mogły być u niego straty, nawet tutaj, kochani, tutaj idzie taka informacja, nawet rodowe jakieś, nawet karmiczne sytuacje z poprzednich wcieleń. Widzicie, ogromne straty, ogromne cierpienie tutaj było. Aczkolwiek, widzicie, wygrał walkę, ale jakim kosztem? Jakby tutaj on praktycznie niby przeżył, tak, tylko jakby ciało zostało. Nie zostało możliwości jakiejś takiej. Nie zostało z jakiejś takiej sfery uczuciowej. Człowiek jak robot taki został. Więc tutaj mogły być jakieś straty u niego. Mogły być na przykład w jego otoczeniu takie osoby, które były absolutnie niezdolne do okazywania uczuć. Albo był człowiek atakowany, krytykowany za bardzo. Być może nawet, tak jak mówię, u niektórych tutaj były fizyczne jakieś niezbyt fajne rzeczy, gdzie były na przykład kary fizyczne, czy coś w tym rodzaju. Tak. Zobaczymy teraz po waszej... Nie, być może tak zrobimy. Jego zamiary. Zrobimy. Nie, coś ja dzisiaj... Zrobimy waszą stronę najpierw. Co u was, tak? A później zrobimy na zamiary i na opcje przyszłości. Co u was? Jakie u was myśli w głowie? Co u was, jakie myśli? No u was tutaj być może wy chcecie tej osobie pomóc, tak? Jako te rany uzdrowić. Jest takie myślenie. Ale zobaczcie, pomagaliście, a zostaliście zranieni. Chcieliście pomóc wyleczyć rany, a ten człowiek, który miał być przyjazny, ugryzł. Tutaj było jakieś skaleczenie, zranienie. Was, tą osobą. Co jeszcze tutaj na poziomie myśli? Być może jest jeszcze nadzieja, być może nawet gdzieś są u kogoś jakieś iluzje względem tej osoby. Zobaczymy na sercu, co jest na sercu. Tutaj mam takie jeszcze odczucie, że nie do końca możecie być sobą przy tej osobie w myślach. Gdzieś tutaj u niektórych gdzieś nadajecie te cechy, których ta osoba nie posiada. Gdzieś tutaj idealizujecie być może tą osobą. Tak naprawdę widzicie, jak tutaj pani założyła taki strój, który skrywa jej tutaj tatuaże, jakby... Wy być może zamknęliście się na tą osobę, jesteście teraz też zablokowani, zamknięci. Albo po prostu gdzieś jest pozycja taka, że musicie zakładać na siebie coś, żeby nie być do końca sobą. Też może być u niektórych tak. Nie możecie być sobą, nie możecie pokazywać siebie, po prostu gdzieś zamykacie się. Ta osoba też może was bardzo blokować tutaj. Co jest na sercu? No, rana na sercu. Ta osoba mogła wam po prostu tutaj rozbić to serce. Widzicie, rozbicie idzie. Żal. Co na sercu? Chęć po prostu, nie wiem, być może nawet pozbyć się tego. Widzicie, tutaj kobieta jakby zmywa z siebie brud.
chęć pozbyć się tego, oczyścić się od tego wszystkiego. No i wrócić do siebie tutaj. Wy jesteście wyjątkową, kimś bardzo wyjątkowym i o tym trzeba, warto pamiętać. Tutaj chęć jakby wrócić do siebie, o tak, ja mam tutaj tak, takie odczucie. Zobaczymy teraz wasze strachy, blokady i czy są negatywne wpływy na was. Strachy wasze. No widzicie, jakby ktoś podcinał wam skrzydła. Czyli u was mogło tak być, że ktoś w was nie wierzył, gdzieś blokował was i jakby to może, ta relacja z tą osobą może to jakby odzwierciedlać, pokazywać wam. Tak, bo świat to też jest lustro. Więc jeżeli taka osoba się przyciągnęła w wasze życie, to też dlaczego, żeby pokazać coś, żeby mogliście zrozumieć, że wy macie skrzydła, że wy możecie tworzyć własną rzeczywistość, że zasługujecie na coś lepszego. Strachy. Blokady. Blokady. No widzicie, mówiłam o skrzydłach. Skrzydła jakby były podcięte. Być może był taki moment, że wam się wydawało, że ta osoba jakby wróciliście do siebie, że ta osoba was wspiera, ta osoba wam w czymś pomaga, tak? Że jakby znowu pojawiły się te skrzydła i chciało się latać, tak? Blokada. Być może uwierzyć w to nie możecie, że możecie stworzyć. Może być tak, jak wy chcecie, o tak, ja bym powiedziała, bo to wyszło na blokady. Gdzieś coś was blokuje, żeby iść w najlepszy scenariusz swojego życia, w najlepszą opcję przyszłości. Albo kogoś być może już nie blokuje, tak, być może już tak u was jest i wy tak idziecie. I zobaczymy, czy coś na was wpływa negatywnie. Tutaj jakieś przeżycia z przyszłości, widzicie, tutaj być może jakieś warto praktyki porobić, tak? Jeżeli były jakieś urazy, jeżeli ktoś was krzywdzi, widzicie, tutaj to się nazbierało. Błoda to też emocje. Trzeba to odpuścić, może zrobić jakieś praktyki, napisać i spalić. To bardzo ważne i to jest pomocne. Być może psycholog, no zależy kto, co komu pasuje. Tak. Tutaj, jeżeli o wpływy negatywne, to tak jak powiedziałam, tutaj jakaś przeszłość, wasze przeżycia z przeszłości, które trzeba odpuścić. Dobrze, zobaczymy teraz, co ta osoba planuje, zamierza względem was. Co ta osoba planuje i zamierza względem was. Co ta osoba planuje i zamierza względem was. Nadal będzie się wahać, będzie się zastanawiać, co planuje. Być może mogą być jakieś wymówki znowu przy karcie góry. Tak, jakieś przyjemne niespodzianki ta osoba dla was szykuje. Coś chce zrobić dobrego, może być, być może jakąś pomoc okazać. Ale tutaj przy karcie góra to może być tak, albo przekładane, albo człowiek może mieć jakieś wymówki cały czas. Co jeszcze planuje względem was? Co planuje ta osoba? No przyszłość ta osoba z wami planuje. Jeżeli mówić o jakichś konkretnych, poważnych rzeczach, ja tego nie widzę. Tutaj może być przekładanie na przyszłość czegoś. Może być tutaj no, wymyślenie, niewymyślenie, pokazywanie, że są problemy, że to mi blokuje, tamte są jakieś przeszkody. Albo może być tak, aktywność, a później
przekarcie góry, zablokowanie. A karta bukiet mówi o romantycznych jakichś przeżyciach. Mogą być komplementy, randki nawet z tą osobą. I karta gwiazdy mówi o przyszłości, także coś, ale to było dalsza przyszłość, przekładane być może na przyszłość. Co po waszej stronie? Co wy planujecie? Co wy planujecie? A u was idzie, zobaczcie, wy jesteście u siebie na pierwszym miejscu. Słońce mówi o takim zdrowym egoizmie, o samolubstwie. To jest takie napełnienie. Napełnienie energetyczne. Wy jesteście najważniejszą osobą dla siebie. No, karta chmury gdzieś być może też oznaczyć, że albo wyjaśnić coś będziecie chcieli, albo odwrotnie jakby pokazać swoje niezadowolenie. I to, że tutaj wyszła karta kobiety, tutaj słońce mówi, że wy dla siebie centrum świata. Wasze szczęście, wasz nastrój zależy jakby od was i tak się czujecie. Ja często mówię o tych napełnieniu, tak? Co znaczy napełnienie? Bo tutaj słońce wyszło. Wy nie czekacie na nic, bo jeżeli na coś czekamy, to jakby stwierdzamy, że nam czegoś brakuje. Brak nie przyciąga obfitość w nasze życie. A kobieta napełniona, która się cieszy sama sobą, która jest zadowolona sobą, przyciąga ogromną obfitość w swoje życie. I pieniądze, i odpowiedni mężczyzna. I ten mężczyzna też może się zmienić, jeżeli wy w takich energiach będziecie. Wy u siebie na pierwszym miejscu. Zobaczymy, co jeszcze tutaj u was wychodzi w waszych planach. Poczyścić coś. Oczyszczenie, być może tutaj oczyszczenie od negatywnych emocji, tak jak tutaj u was było. Być może też u kogoś sprawy zawodowe, finansowe teraz u was idą na pierwsze miejsce. No kochani, dla niektórych ta karta może oznaczyć i inny mężczyzna też u was w planach. I zobaczymy, co może się wydarzyć pomiędzy wami. I tutaj, kochani, weźcie sobie ten okres czasu, który po prostu wam najbardziej odpowiada. Co może się wydarzyć pomiędzy wami? U was może być rozmowa, spotkanie. Może być pogodzenie, na przykład jeżeli było kłótnie. Polubownie coś się załatwi. Coś, taka przyjazna atmosfera się stworzy. No, może być u kogoś wyjazd, tak? Bo ta karta też może oznaczyć wyjazd. Być może jakiś przyjaciel wam pomoże, albo jakaś osoba pomoże wam tą relację uzdrowić. Tak, generalnie przyjazna atmosfera pomiędzy wami się tworzy, no i karta pokazuje kontakt i aktywność. No i weźmiemy też wam tutaj radę, wynik, co tutaj trzeba wiedzieć. Dużo strachów. Tutaj widzicie, wyszła rada i wynik strachu. Strach jest po waszej stronie, gdzieś takie skupianie się być może, może podświadomie, to możecie tego nie odczuwać na rzeczach negatywnych. I po stronie tej osoby, tutaj warto, ważne pozbyć się tego strachu i jakby odpuścić go, wyciągnąć wnioski z przeszłości, gdzie było coś negatywnego. Tak. No, kochani, u niektórych tutaj to też karta może pokazywać trzecie osoby. Jeżeli na przykład ta osoba jest w związku albo wy jesteście w związku, tak, to tutaj ta karta może wskazywać, że wpływ mają albo będą mieć tutaj te trzecie osoby. I jakby tutaj to tak. Weźmiemy jeszcze jedną kartę. Radę. No właśnie wyszło to samo, co tutaj, jako rada niedźwiedź. Dbajcie najpierw o swoje interesy, żeby się czuć komfortowo tu i teraz, w tym, co robicie. I w takiej energii będzie wam się układać dużo lepiej we wszystkich aspektach życia. No, to byłaby rada dla
tutaj dla kobiety, dla lewej strony. No i dla mężczyzny przestać się bać, bo tutaj żmije przestać się bać i przejść na ten nowy poziom, uczyć się budować zdrową relację. Tak bym powiedziała. Dziękuję bardzo. Kto był ze mną? Taki rozkład na dzisiaj. Piszcie, jak wam. To był pierwszy mój rozkład na kartach metaforycznych, bo ja ich używam tylko dla indywidualnych czytań. Napiszcie, dajcie mi znać, jak wam pasowało, czy nie. I żegnam się. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.